Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym serii Let's Play Pokémon Fire Red Randomizer Nuzlocke. Jak widzicie po tytule, będzie to odcinek z polskiej rodziny. Nie jest to już na Nuzlocke po prostu, tak, mam Max Revive'y i tak dalej, Potiony i tak dalej. No i mam tutaj składzik taki, Żołądkowa, Karyna, Seba, Janusz, Leszek i Cebula. Nie wiem, czy dadzą radę. Miejmy nadzieję, że dadzą radę. Skład jest po prostu no, śmieszny. No spójrzcie w ogóle na staty, ataki. Czy staty może nie są złe, bo Shiftry ma świetny atak i tak dalej. I speed. No ale spójrzcie na moveset, nie? Extreme Sensory. Razor Rip, Faint Attack, Waterfall. Nawet spoko ten moveset. No i oczywiście tak, żołądkowa, no bo w każdej polskiej rodzinie musi być na stole. Żeby było wiadomo, nie? No i w każdej polskiej rodzinie jest piesek. Tutaj akurat jest piesek Leszek. Gdyby to był piesek Puszek, to by był Puszek. No ale dobra, no Crunch, Bite, Strength, Rock Smash. No nie mam mu już co dać, po prostu no taki moveset. 136, tak nawet zbalansowane te staty, nie można nic złego powiedzieć. No ale nie jest to najmocniejszy Pokémon. Janusz, no w każdej rodzinie musi być prawdziwy Janusz z wąsem. Ten ma akurat dzioba. No on jest inno szybki, no. On jest szybki, no. Cut, take down, water, can i sweet kiss. No po prostu mistrzostwo świata. Nie uczy się ani surfa, ani waterfalla, sprawdzałem. No typowy Seba, który chce się ze wszystkim bić. No to nawet staty typowy Seba ma spoko. Rock throw, quick attack, fly, triple kick. Nawet spoko, spoko opcja. No Karyna, lovely kiss, body slam, ice punch, surf. Spec atak przede wszystkim, nawet niezły speed. No i nasza cebula, wszystkim świetnie znana. Pro, o Jezu, spójrzcie na to. 190 spec ataku. Nie wiem, czy przejdę, postaram się przejść. Jeśli się uda, to się uda, jeśli się nie uda, to się nie uda. Moveset znacie. Moi drodzy, pytanko, czy zagłosujesz w ankiecie? O jaką ankietę chodzi? W opisie będzie umieszczona ankieta, jaką chcecie kolejną serię. Mianowicie, będą to Pokémon Emerald, Reniferka już robi nam miniaturkę i layout i mam nadzieję, że jakoś na dniach to nam zrobi, bo chciałbym je zacząć jeszcze w tym tygodniu, jeśli nie, no to poczekamy do weekendu, nie ma problemu. No chociaż dziś jest wtorek, no to wiecie, fajnie by było zacząć coś koło czwartku. I jak zauważyliście pewnie, mam nowy awatar na YouTubie i to wszystko dzięki Krzysztofowi. Zrobił chłopak, zrobił też nawet baner, ale na razie zostaje przy tym, który mam. I bardzo mu dziękuję, bardzo jest mi miło z tego powodu, że chłopak zrobił mi taki fajny awatar. Jest naprawdę fajny, w moim guście pomarańczowo... pomarańczowo, taki czerwony, tylko nie możecie mnie ciągle kojarzyć z Fire Redami, Charizardem, pomarańczem i tak dalej. Ale dobra, zaczynamy polską rodziną. Okej, okay, i co do tej ankiety? Będzie to seria Emerald, tylko czy chcecie zwykłe Emeraldy, Emeraldy na Nuzlocke'u, czy Randomizer na Nuzlocke Emeraldy? Napiszcie, co sądzicie w komentarzu i zagłosujcie w ankiecie, będzie umieszczona w opisie. Nad. Linun. Zaraz nad. Nad czym, moi drodzy? Nad. Extreme Sensory? Na Waterfall? Nad. Dotacjami, nie? Faint Attack. Nie mam pojęcia, czym cię tu będzie leczyła. Tak, tak, tak. To wiedziałem, że będzie leczyła. Ja też się leczę tutaj normalnie. To wiecie co? To nawet nie ma to tamto, że. Ja się tutaj leczę normalnie. Przecież by mi zajechali. Nie wiem, czy mam tego więcej, czy mam tylko tyle, ile mi zostało po poprzedniej walce. Ale zobaczymy, no. Ja się chcę pobawić, zobaczymy. Zaś rest. Super trafiłem z waterfallem. A się trochę prze... Aha, dobra. Dzięki. No to wchodzi Janusz. Water gun. Super silny skład. Nie mogę. Dobra, dobrze, że mam revive, no ale zdobywa poziom, przyjaciel. Linun. No to dobra, wchodzi typowy Seba.
To będzie tak na szybkości ten odcinaczek, wiecie, to jest po prostu ten specjalny odcinek, który chcieliście. Chcieliście odcinek z polskiej rodziny, no to ja wam go daję. Tak jak chcieliście. Blissey, no to trzeba atakować. Triple kickiem. Super, aj, double edge. Ale od Wikoila się zabiła, super. Last Clops, duch, 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 duch. No to wchodzi piesek Leszek, no. O Jezus Maria, naprawdę. Oni mają takie same staty jak ja praktycznie i to jest trochę przykre, bo zapomniałem, że teraz są poziomy. Tak na szybkości ten postgame przeszedłem, bo mi się naprawdę nie chciało, nie lubię tego postgame'u. Piloswine. No to cebula. Cebula? Tak, z Petaldensem cebula. No i cebula jest wytrenowana w konkret Pokémon. Ale wiecie co? Czekajcie. Dobra, dziękuję ci bardzo, moja droga. Przeszedłem na szybko ten postgame, bo no ja za nim osobiście nie przepadam i go nie lubię. No to jest tak na siłę pod to, że na emulatorach, żeby można było grać w Rabi potem i tak dalej. Gdzieś tutaj revive był. Dobra, i jeszcze full heal. Jest full heal, super. Zapomniałem, że tutaj Champion będzie miał nawet na 72 Pokémony. Widzicie, one są niedotrenowane, nie są za mocne, więc wiecie jak jest. No, szkoda troszeczkę. No ale zobaczymy, no. Extreme Sensory. Niby jest szybki, a jest wolny. Sneasel. Czemu Sneasel? Nie, Waterfall. Ha, bo lodowy, no czemu Sneasel? No się głupio pytam. Aha, przecież Extreme Sensory nie będzie działać. Co? Co to miało znaczyć, że co tam? Takie ona ma Poki? Seriously? Kurczę. Dobra, no to żołn, no to leży, Shifty. Aha, ja chyba nie mam w ogóle ciosów ognistych w tym składzie, no super. Co jest? Ojejku, serio. Rockthrow, Aircutter, leży, super. To dobra, wchodzi cebula z Ice Beamem. No, używaj Minlocka, spoko. Miałeś się leczyć, ale dobra, możesz odpaść. Sneasel znowu. To wejdzie Karyna i z Body Slama go ściągnie. Serio? Dobra, paraliż przynajmniej. Tutaj jakiś leftovers wszedł. No i surf, super, leży. Weezing. Ty masz coś psychicznego, przyjaciółka? Nie, ty nie masz nic psychicznego. Zajebiście. Przepraszam za wyrażenie, ale po prostu ten skład jest tak daremny, że aż szkoda słów. No, ale ona się na szczęście będzie troszeczkę leczyć. Dobra, nie leczy. Nie leczy Weezinga. I Sceptile. Dobra, super. No to mamy lodowy ruch. Wow! Dobra, zamrożony, super. Full restore, seriously. Dobra. False wipe. No to false wipe, jak wiecie, jest to atak, który zostawia jeden życia. Zawsze, więc super. Nawet ten spec atak fajnie podskoczył. I love disk. No to Janusz kontra Janusz. Tak pewnie mój Janusz przeżnie, bo jest słabiuteńki. Bo nie ma wąsa. Ale no, zobaczymy. Dobra, czyli. Świetnie. Safeguard. No to takedown. No i super z decoilem. Attract. Aha, on ma samiczkę. Flail. Flail. No, odkochaj się. No, Janusz, ty się nie możesz zachowywać tak. To nie jest Grażyna. Dobra, Janusz przerżnął. No, mówiłem, że tak będzie. Dobra, chodzi piesek Leszek. Crunch. Dobra, leży. Jest po prostu tragedia ten skład, no ale chcieliście polską rodzinę, to macie. W każdej polskiej rodzinie musi być coś na full healu? Nie, na revive'ach coś potrzebuje. Mam te revive'y? Nie no, kupowałem chyba revive'y. Nie, co? Tak, są. W ogóle ktoś mi pisał, dlaczego jest taka straszna muzyczka przy Bruno. Według mangi. Tutaj Red został zabity przez Bruna, czy coś takiego, i Pikachu uciekł do Yellow, coś takiego, taka jakaś
sprawa i dlatego jest taka mroczna muzyka, że on posłał Reda w jakąś otchłań, coś takiego, ale to nie wiem do końca o co chodzi. Najbardziej mi zależy, żebyście zagłosowali w ankiecie i na spokojnie, bo pytacie się, kiedy odcinek i tak dalej. Cieszę się, że wam się to wszystko podoba i tak dalej, że jest to już bardziej troszkę profesjonalnie. No proszę bardzo, świetna sprawa. Skryta. Naprawdę bez jakichkolwiek TM-ków bardzo trudno było ten skład jakkolwiek, moi drodzy, jakkolwiek zrobić jakieś fajne movesety, nie? Jeśli o to chodzi. Meganium. No to zostawimy wam lodowy ruch. I nawet mamy trujący ruch. Zobaczmy ten trujący. Bo będzie jeszcze staw. Dobra, leży tak czy siak, bo fajnie cebulę podciągnąć chociaż na trochę wyższy super poziom. Z tego co wiem, Champion Yudi będzie miał na 72 chyba najmocniejszego Pokemona. Gyarados. I ja nie mam znowu nic elektrycznego. Lodowy nie zadziała, wodny nie zadziała. Kamienny, no to Seba wchodzisz. Chyba kamienny zadziała super efektywnie, nie jestem pewien. Aha, ale super działa mocno. Super, naprawdę. Rock Troll. To jest 70 poziom, super. Dobra, no ale to wejdzie Karyna. Może go sparaliżuje. Dobra. Wow, jeszcze skryta. Dobra, wchodzi Janusz. Dobra. I... kto? No to nie wchodzi cebula, jest najmocniejsza, no nie mamy nic do stracenia. Dobra, przetrwała. Petal Dance. Full Restore, seriously? No to nie ma szans, cebula leży. No to będziemy się pewnie zaraz wskrzeszać. Extra Sensory? Nie, Extra Sensory w ogóle nie zadziała. Dobra, Hydra Pump. No będzie ze wszystkiego trafiał, no ja to znam. No Hyper Beam. Dobra, no tu wchodzi Janusz i na Januszu będziemy się leczyć. To jest po prostu no już typowo, że będziemy się leczyć na Januszu. Dobra, super. No to Janusz nam przetrwa kilka rund. A my się podleczymy na szybkości. Dobra, żeby każdy był, bo tam jeszcze jest kilka Pokemonów. Aha, bo on cały czas tego Dragon Dance'a. No... widzicie jak to jest, jakby jeszcze miałem pomysł, żeby z poległych Pokemonów, bo akurat 6 ich padło, też zrobić ligę, ale to byście musieli napisać, czy chcecie, żeby to tak męczyć, czy po prostu olewamy i dobra, ja się już tutaj podleczę na pewno do końca, czy to olewamy i już wiecie, moi drodzy, następna seria, lecimy z tymi emeraldami. Pamiętajcie, czy zwykłe, czy na zloki, czy randomizer na zloki. No ja jestem najbardziej do randomizer na zloków nastawiony, ale to wszystko zależy od was. No Janusz tutaj daje radę. Aha, bo był to ostatni pogląd. To super, że się podleczyłem na niej. Dobra. Lecimy na Lansa. Ale mocne mają dziki. Dziki mają mocne te Pokemony. Naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. Tutaj dostaniecie chyba 20-minutowy odcineczek. Jumpluff! Razor i Faint Attack. A Faint Attack? Jak serio? Aha, ona się obudziła od razu. Super, żołądkowa się budzi. Dobra, wylecz się, bo ten Faint Attack fajnie działa. Działał. Czemu teraz fajnie nie działa? Jeszcze raz będziemy się leczyć? Nie. Pada, dobra, po Jumpluffie. Armaldo, robak kamień, no to cebula i jej lodowy atak powinien fajnie zadziałać. Albo wodny też atak, nie no, to zróbmy tak. Dobra, super leży. Electrode. No to na elektryczny kamienny, no to wchodzi typowy Seba. Jejku, jak słabo. Explosion. Dobra, jeszcze przetrwa. Super, nie musimy się męczyć z tym Electrodem. Dobra, wchodzi piesek Leszek. Co ty masz tam, chłopie, w ogóle za przedmiot? Nawet nie wiem. Nawet nie miałem jakich dać im przedmiotów, moi drodzy. To było najśmieszniejsze.
Dobra, i crunch, i super. Wędlarzy. Kamrat. No to jeszcze raz cebula. No cebula jest tak wytrenowana, że cebula tutaj... No gdyby był to Nuzlocke, to już na pewno bym odpadł na Agacie. No to jesteśmy przekonani, no bo ten Gyarad zrobił robotę. Nuzlocke nie był jakiś mega mocny. Dobra, podleczamy. Seba tutaj tego Electroda przyjął na klatę jak dzikus. Zobaczymy, czy Yuddy będzie miał, jak to działa w postgame w randomizerze, nie wiem, czy będzie miał dalej tego swojego Butterfly'a, bardzo mnie ciekawi ta sprawa. Ale miejmy nadzieję, że tak, że będzie fajne takie zakończenie. Cebula kontra Butterfly. No dobra, no to kogo masz, przyjacielu? Hariyama! Teoretycznie źle, ale ja mam psychiczny ruch. Ojejku. Dobra, i teraz uda się? Będzie leczył. Idzie leczył. Dobra. Mam dużo tych extra sensory. Dobra. Super. Hariyama leży. Blaziken. No to ma Blazikena. Miał go. Ojejku. Dobry już skład się zapowiada. Dobra, wchodzi Janusz. Super, przyjacielu. Naprawdę świetnie. Tak. No muszę to zrobić. Będzie leczył? Nie, nie leczy. Dobra, Karyna daje radę. 73 poziom Blizzikena. Butterfly. No to dobra, no to skoro Butterfly... Dobra, wpuśćmy cebulę. I lecimy z Ice Beamem. Ice Beam, dobra. Ice Beam? Dobra, super. Dobra. Jego starter leży. Dobry składzik. Pierwsze trzy, no super sprawa. Politoed. Jest, dobra, udało się, nie jestem szybszy, ale uśpił mnie, cholera. Może cebula się wybudzi. Swagger podnosi mi atak. Cebulko, Perish Song. Trzy kolejki. Cebulko, moja droga. Dobra, leży. Sunflora. Flora, flora, no to wchodzi Karyna. Ice Punch. Fajny składzik, świetny skład, naprawdę. Zróżnicowany, walczący, robaczo latający, walcząco ognisty, trawiasty. No i walcząco ognisty, no i Victreebel, no i świetnie. No i dobra, no musiałaś zasnąć, no Karyna, serio. Ale dobra, no i świetnie. Szczerze nie sądziłem, że polska rodzina sobie da radę. Dobra, moi drodzy. Udało się. Super. Moi drodzy, udało się. Pokonaliśmy Yuddy'ego po raz drugi. Dobra, lecimy już na szybkości. Bo już podziękowania mieliście. Zobaczcie sobie polską rodzinę, moi drodzy, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Zapisujemy. Shift jako rządkowa, Leszek jako Mighty Yena, Ladlisk jako Janusz, Hitpontob jako Seba, Jinx jako Karyna, no i Wireplume jako Cebula. Najbardziej polski Pokémon, typowy Seba, człowiek. Chodzące pięści, Karyna, spalona na solarium, tleniona blondyna, żołądkowa musi być na każdym stole, piesek Leszek, piesek każdego domu, no i Janusz. W każdej polskiej rodzinie musi być jakiś Janusz. Dobra, moi drodzy, przede wszystkim zagłosujcie w ankiecie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarz co i jak wam się podobał ten odcinek, wesprzyjcie dotacją, jeśli chcecie. No i tyle, na razie, moi drodzy, cześć!